Ja, der Teufel ist kein Brat Wolfskow. Richana. Jerszyk na teraz kamieni kupa. No. Także pełno śmieci, pełno brudu w parku Zgarzewskim, pełno na ulicach. W Moskwie to nikt papierka nigdy nie rzuci. A tu u tych moherowych, no to plują, butle rzucają. Kochani przyjaciele, apostolska rodzina Radia Maryja, przyszłość Kościoła, Polski, rodzin i każdego zależy od tego, czy i jak przekazujemy wiarę dzieciom i młodzieży. Nie w każdej rodzinie wiara jest przekazywana, nawet nie każdy katecheta może i potrafi to uczynić. Dlatego wszyscy obudźmy w sobie ducha apostolskiego. Jeżeli kocham Chrystusa, jeżeli kocham Polskę, kocham bliźnich, jeżeli kochasz swoje dzieci, pomyśl, co możesz uczynić, by nawet nie mając własnych dzieci, pomóc każdemu dziecku i młodzieży z Twego otoczenia. Pomóc zdobyć wiarę. Tego pragnie od nas sam Pan Jezus. On powiedział, idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i głoście wszystkim Ewangelię. Jeśli wszyscy nie zadbamy o pełen miłości przekaz wiary dzieciom i młodzieży, to patrząc na sytuację obecną, nie bójmy się tej prawdy, ale za parę lat Polska stanie się laicka, sekularyzowana. Kilkanaście lat temu na przykład Holandia była krajem wielu misjonarzy świętych, narodem bardzo katolickim. Obecnie w Holandii, ale i na Zachodzie pozbywają się wielu świątyń, sprzedają je na meczety, na hotele, restauracje, dyskoteki. I to dzieje się w jeszcze niedawno silnie katolickich krajach. Dla przykładu, jak to się stało? Holenderski kardynał Eik mówi, że sekularyzacja spowodowała w Holandii ogromne spustoszenie w Kościele. Pomogli w tym liberalni teolodzy. Zaniedbano katechezę. Mówi, że zamiast o sakramentach kapłani rozmawiali z młodzieżą na przykład o Che Guevarze. Wszyscy, najpierw rodzice, rodziny, chrzestni, rówieśnicy, wszyscy, którzy kochamy Chrystusa Pana, którzy kochamy Matkę Najświętszą, a przez to też kochamy taką Polskę. Róbmy wszystko, by przekazać wiarę i miłość do Pana Boga. Widzicie nasze starania, naszą pracę, ale włączajmy się wszyscy. Niech każdy pomoże. Na przeróżne sposoby. Teraz na przykład jest pielgrzymka dzieci. Nie tylko podwórkowe kółka różańcowe, ale dzieci. 11 czerwca na Jasną Górę.
zależeć na przyszłości dzieci, ba na przyszłości ojczyzny, to pomóż dzieciom przybyć na Jasną Górę. Wszyscy, kochana rodzina Radia Maryja. Nie czekaj, że ksiądz to zorganizuje. Katecheta. Pomóż księdzu i katechecie też, nauczycielowi. Ale wszyscy, wszystkie babcie, dziadziusie, wszyscy, spróbuj, może Tobie podpowiada Duch Święty, daje Ci natchnienie. Nie mów potem, nie mów nie ja, właśnie ja. Spróbuj rozwinąć w sobie jeszcze bardziej ducha apostolskiego. Jeżeli kochasz Pana Boga, jeżeli kochasz ojczyzn, już jest bardzo mało czasu. Organizujmy się. Już bardzo mało czasu. 11 czerwca dzieci na Jasnej Górze. Ale apostolujmy też jeszcze inaczej. Może książkę dobrą kupić komuś, religijną książkę. Jest teraz ich wiele, dziecku, młodzieży. Może Biblię dla dzieci. Poczytać dziecku na dobranoc. Przytulić się do tego dziecka i opowiedzieć mu o dobrym Panu Jezusie. Spróbujcie. I spróbujcie też modlić się razem z dziećmi. Modlić się serce do serca. Nie tylko nauczonymi modlitwami Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, czy innymi, ale własnymi słowami. Spróbujcie. Zróbmy wszystko, żeby wszyscy ludzie poznali Chrystusa Pana, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Koniecznie dzieci i młodzież. A teraz dzieci. Zapraszamy Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Ja się nie godzę, ale państwo polskie się zgodziło, tak jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, że opinię zabije prezydenta Gonczarna. Ja sprowadzę i wykładam. Nasza dieta, nawet jeśli przyjmiemy za prawdę, musimy przyjąć za prawdę, że wprowadzenie do ewolucji człowieka mięsa bardzo przyspieszyło tę ewolucję. Także proszę Państwa, no mięsa człowiek powinien jeść, bo Jahwe kazał po potopie Noemu jeść mięso, ale zaznaczył, że bez krwi. Krew wylejesz do ziemi. I to nawet w 49 roku naszej ery jeszcze apostołowie powtórzyli to. Ten zakaz dany Noemu. A Jezus sam powiedział o potopie, albowiem jak było za dni Noego, takie będzie też i przyjście Syna Człowieczego. Będą jedli, no i z krwią, jedli, pili też, krew pili. Żenili się za mąż, wychodzili, wydawali. I nie spostrzegli się, że nastał potop, zmiótł wszystkich w czasie Noego, nie spostrzegli się, że nastał potop. I teraz też się nie spostrzegał, bo to jest niemożliwe, żeby oni się spostrzegli. Także buziaczki, no i że też, proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio Koncito. Dzikich miejsców, które gdzieś tam czują, na czym polega etyka i sprawiedliwość, przemienieni w takie trochę psowate, wygodne zwierzaki, które jak tylko ktoś nam da na rączce $1000, to się zaraz będziemy kulić i tulić i łasić, a jak 2000, to ugryziemy naszego kolegę. Radio Koncito. Patrzy, masz jeszcze te pioseneczki, przejdą takie rzewne, żydowskie płaczki, aż przejdą, to będziemy mogli dopiero tak. Odnosić normy moralne do zachowania zwierząt, a w tym także do zachowania tych zwierzęcych przodków człowieka, no to musimy sobie zadać pytanie, w jakich sytuacjach być spójnym z moralnymi zasadami, jakimiś, które na danym etapie rozwoju mogą być uznane za obowiązujące, były adaptacyjne. To znaczy, a co to znaczy były adaptacyjne? To znaczy sprzyjały sukcesowi reprodukcyjnemu. No i ewolucja moralności to jest, niestety, ale ewolucja zasad rządzonych wewnątrz grup, które rządzą relacjami wewnątrz grup, wewnątrz społeczeństw, które, uwaga, z jakiegoś powodu zwiększały siłę tych społeczeństw z konkurencyjnymi społeczeństwami.
Innymi słowy, to, co było moralne wewnątrz grupy i zawsze było moralne, ma z typu różnych grup i zasada nie zabijaj na ogół była interpretowana jako zasada nie zabijaj swoich. Reguły tej ewolucji moralności musiały się przekładać na przetrwanie tych, którzy te reguły przenosili z pokolenia na pokolenie. Nie wiem, czy możemy mówić o tym w odniesieniu do zwierząt, ale ponieważ my osiągnęliśmy etap rozwoju, w którym zaczynamy te sprawy rozumieć, to ciąży na nas moralna odpowiedzialność, żeby te byty, te zwierzęta, które są od nas zależne, w jakiś sposób należy to obsłużyć tak, że w zgodzie ze z tymi standardami etycznymi, które chcielibyśmy, żeby były stosowane wobec nas. Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryi, cieszę się. No dobrze, powrócimy, Panie Profesorze, do naszych dylematów. Interesujące, że tak od listów hodowanych na Syberii doszliśmy do współczesnych kwestii etycznych związanych na przykład z hodowlą zwierząt, ale myślę, że to wszystko się jakoś łączy ze sobą. Tak, bo to był bardzo na współczesne standardy, bardzo kontrowersyjny eksperyment. Także radio kończy.